Cześć, kochani, mamy śnieg znowu. Co prawda może nie jest to bardzo dużo, ale myślę, że jeszcze się nim nacieszymy. Mam nadzieję, że w święta, ale swoje stópki już możemy odbić. Może jaka delira od rana. Nawet nie mogę spokojnie równo nagrać. Jak mogliście zauważyć, wczoraj na Insta trójeczkę otwierał Krzysiek. Dzisiaj szukamy czwórki. Kurczę, o, jest. Czwórkę mamy też pod choinką. O Boże, muszę zmienić rękę. O, co dzisiaj będzie? O, jak wylatuje chętnie. Co dzisiaj mamy? Nie patrzcie na moje odrosty, już dzisiaj zniknął. Bałwanka. No dobra, no to pół ja, pół ty. Krzysztof wróci, to dostanie drugą połóweczkę bałwanka. Proszę bardzo, jakimi słowami przywitał nas grudzień? Każdy swój dzień zaczynaj od kubka kawy, ale kończ kieliszkiem szampana. Przeczytałam to po imprezie, kiedy nie byłam wyspana, po imprezie urodzinowej mojego kolegi. I doszłam do wniosku wtedy, że może z tym szampanem darujmy sobie. Nie no, oczywiście żartuję. Ale może to jest jakiś przepis na udany dzień? No nie wiem, nie wiem. Tak czy siak, dzisiaj mam, tak w ogóle nagrywam teraz z perspektywy swoich oczu, tak? Nie nagrywam siebie, bo nie jestem za bardzo wyjściowa. Myślę, że ogarnę siebie dopiero po ogarnięciu mieszkania, bo dzisiaj właśnie głównie stawiam na porządki, bo bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo pracuję ostatnimi czasy i co? I nie mam kompletnie kiedy ogarnąć własnego mieszkania, więc czas dzisiaj to zrobić. No, tak właśnie, jak to ostatnio spuentowała moja koleżanka, tak się spędza wolne dni. Że nawet człowiek nie odpocznie, bo musi ogarnąć dom. No ale cóż, takie życie, przetrwamy jakoś ten grudzień. No dziś mamy 4. Barburka. W ogóle jak tak spojrzałam na ten swój przeuroczy kalendarz z choineczką, to doszłam do wniosku, że no koniecznie dzisiaj muszę zacząć powolutku przystrajać mieszkanie. No ale zanim powyciągam te wszystkie ozdoby, to będę musiała, tak jak właśnie powiedziałam, ogarnąć całą przestrzeń. Ktoś tutaj człapie po schodach. No dobra, zagląda do skrzynki. Masz zuchór? Wydrowy jestem. Proszę. Trzymaj. No połówkę ci daję, bo ja jedną połówkę zjadłam. Ty przejdź dowód rzeczowy. Spadła ci na ziemię? Nie, nie spadła mi na ciebie. Nasza choinka. Świąteczna. Ładna, nie? Podoba ci się? Boże, taka wielka plama się zrobiła. No powtórz, pokaż go. Co? No przestań, no pokaż go. Ale się wstydzę. No ale no to przecież mówiłeś przed chwilą. No bo mówiłem, pokaż, że kupiłem sobie nowe krzesło do grania w komputer. W komputer. Uwielbiam to mówić. Dobra, pokaż. Kolega wziął ode mnie mój stary model, który był mniejszy. Włączam, szukam. No kolega wziął mój stary, który tam był mniejszy, kupiłem teraz fotel dla grubasków. Wersja tank do 200 kg może dźwignąć, więc udźwignie mnie i kawałek Magdy. Jest szerszy i nie będzie mi przeszkadzał. Ale wiesz, dlaczego to nagrywam? Dlaczego? Bo będę miała dowód, że mogę na nim siadać z tobą. A nie! Tak powiedziałeś wcześniej. Powiedziałam kawałek Magdy. No to kawałek. No to możesz rękę położyć na nosie. Rękę i będzie wtedy 200 kg. No, samoobrzut. A żeby umilić sobie to sprzątanie, od pana Mianki. Żurawinka z mandarynką?
Cudowny zapach. Przede wszystkim właśnie na zimę, już na ten świąteczny czas. Czas zdrowie mi dopisywało, ale jednak trochę poległam. I czas na witaminkę C. Bardzo Wam polecam właśnie tą czystą witaminę C w proszku, bo jednak te wszystkie w pastylkach dostępne w aptekach tak naprawdę nie dają nic, jak dla mnie. Ja uważam, że są po prostu... No nie wiem, jak to powiedzieć. Nie są najlepszym rozwiązaniem, o, krótko mówiąc. Także taka czysta witamina C jest najlepsza na pierwsze objawy. Coś nie mogę sfokusować. To akurat... O, no nie sfokusuje się. Trudno. Oczywiście to nie jest... No trudno. Oczywiście to nie jest oryginalne opakowanie. Ja sobie przesypałam do słoiczka, bo po prostu no, jest większy otwór i można spokojnie nabierać na łyżkę i popijać wodą. A do pary z witaminą C polecam Wam bardzo serdecznie witaminę D3 plus K2. Świetna opcja. Zalecone przez brata dietetyka. Więc staram się stosować. Oczywiście nie może też się obyć bez zimowej herbaty. Ja tutaj akurat nakułam na jedną połóweczkę, zważywszy na to, że no, byłoby zbyt intensywnie, jakby na jednej i drugiej były goździki. I do tego oczywiście wjedzie jeszcze malina, bo byłam na tyle super ekstra przezorna, że zamroziłam sobie całe maliny i później wrzucam do herbatki i jest fajnie wyczuwalna i tak naprawdę od razu się rozmraża i nie ma tego posmaku mrożonki, jest naprawdę spoko. Szkoda tylko, że miód nam się skończył. Właśnie. Muszę pogonić Krzyśka, żebyśmy pojechali po miód. Coś cudownego. Właśnie pada śnieg. I to nie z deszczem, sam śnieg. Uwielbiam święta. Ja oczywiście w tym całym szale sprzątania nie można zapomnieć o tym, że trzeba zjeść jakiś obiadek, więc przerwa na obiad. Nie dość, że mamy już super ekstra dekoracje świąteczne, które kocham, to jeszcze mamy szamę, którą kocham! I współlokatora, którego lubię. I gościa, którego uwielbiam. Gościa, którego uwielbiam. Złota Ola. Złota Ola! Sushi, świąteczny klimat. Typowo świąteczne danie, wigilijne. Ryba jest ryba, jest ryba, no. Ryb to taki troszeczkę też, a jak kasza, no nie. No. A, rozlałam sobie. A, rozlałam sobie. W tym roku miałam plan, żeby zawiesić właśnie lampki nad łóżkiem i tak też zrobiłam, aczkolwiek są to lampki, które mieliśmy kupione do choinki w zeszłym roku i niewykluczone,
że po prostu kupię tutaj inne i później, no te zdejmę, użyję do choinki, no bo one jednak są długie, tam idą jeszcze za szafą, a tutaj powieszę po prostu jakieś krótsze, bo na pewno jakieś będę miała zamiar dokupić w tym roku. Ale myślę, że tak czy siak daje naprawdę fajny klimat, takie oświetlenie nad łóżkiem. Bardzo przyjemna sprawa. No, właściwie w rzeczywistości wygląda to jeszcze lepiej. Jest trochę bardziej zgaszone to światełko, takie chłodne. Matko, jakie się świece. No, ale przynajmniej jakoś się już ogarnęłam, czy ogarnęłam. Wiem, że może nie wyglądam jakoś super, ale generalnie już mam krem na twarzy, już głowa umyta, także o wiele lepiej się czuję po całym tym dniu. Wreszcie wszystko już skończone, jest porządek. Już tak jak widzieliście, część ozdób jest poustawiana w domu. I co? Dzisiaj to właściwie byłoby na tyle. To już był czwarty dzień. Jak wiecie, ja nie nagrywam każdego dnia, bo tak jak mówiłam, nie mam takiej możliwości, bo w tym miesiącu bardzo, bardzo dużo pracuję od rana do wieczora. Wiele dni. Mam taki maratonik. I po prostu zamiennie będę raz wrzucać vlogi, innym razem mam kilka pomysłów na świąteczne filmiki i mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować. Także, tak jak mówię, to byłoby dzisiaj na tyle. Życzę wszystkim dobrej nocy bądź udanego dnia. Cześć!